dajcie mi znać koniecznie, co myślicie o tej książce. Jak powiem, że to jest książka dla mnie osobiście, prywatnie, wymarzona, wyczekana, to absolutnie nie przesadzę. 24 godziny z życia mądrej rodziny pokażę, jak komunikować się prawidłowo w rodzinie. Pokażę 3-latkom i też przyda się 8, 9, a nawet 10-latkom, dlatego że na konkretnych przykładach, no dzień z życia rodziny, my obserwujemy zachowania ludzi, to znaczy jeży. My zerkamy na to wszystko z punktu widzenia i dorosłych, i dzieci. I takiej książki dla dzieci jeszcze nie było, bo najczęściej tak jest, że pomagamy dzieciom zrozumieć, co się z nimi dzieje. Natomiast trochę zapominamy o tym, żeby pokazać też drugą stronę. Patronat Aktywne Czytanie, z którego jestem bardzo, bardzo dumna. Ja nazywam się Anna Jankowska, jestem pedagogzką, prowadzę 2 blogi, Aktywne Czytanie, książki dla dzieci i młodzieży, oraz drugi blog, Nie Tylko Dla Mam. A dzisiaj skupiamy się w zasadzie na temacie, który dotyczy jednego i drugiego, bo jak najbardziej wychowanie też. Komunikacja w rodzinie i emocje. To są dwie takie najważniejsze sprawy, wokół których toczy się nasze życie. Poznajemy mamę, tatę, małego Gucia, Zosię i Filipa. Do tego jest jeszcze profesor Wolny, to jest taki ślimak, który zerka z boku na całą rodzinę, zna się na komunikacji i wyjaśnia pewne sytuacje, tak żeby były zrozumiałe i dla dzieci, i właśnie dla dorosłych. Mamy tutaj nastroje jeżowej rodziny, bo czasami jest tak w naszym domu, że wszystko idzie bardzo dobrze. Czasami idzie, no tak zwyczajnie, normalnie. Czasami coś jest nie w porządku, a czasami po prostu wszystko idzie źle. I samo pokazanie to, że nie zawsze jest tak samo, identycznie każdego dnia, już bardzo wiele wyjaśnia. Czasami jesteśmy tacy właśnie najeżeni, zamknięci w jeżowej kulce, a czasami oczywiście mamy super humor. Wszystko zależy od, no właśnie, wielu czynników. Poziomu naszej energii, zmęczenia, tego, jak się czujemy w rodzinie, jak na co dzień się do nas inni odzywają, albo my do innych. I ta książka, tak jak wspomniałam, jest dla dorosłych i dla dzieci, dlatego że ma strony pokazujące jedną sytuację, na przykład poranek, powrót z przedszkola ze szkoły, posiłek. I mamy tutaj analizę sytuacji o poranku. Co myśli mama? Co myśli Zosia? Mamy śpiące dziecko, trzeba obudzić dziecko do szkoły, do przedszkola. No wiadomo, mamy swoje obowiązki i swój grafik. I czasami jest tak, że jest wszystko dobrze, nie jesteśmy spóźnieni i mama mówi: hop, hop, kochanie, już 7, wstajemy. Czasami jesteśmy odrobinkę spóźnieni, trzeba wstawać już 6:50. A czasami jesteśmy po prostu bardzo spóźnieni i wtedy już nie ma: o, kochanie, i tak dalej. Tylko mama jest spanikowana, ma swoje powody i zupełnie inaczej odzywa się do dziecka. I tutaj mamy też z punktu widzenia dziecka pokazanie wszystkiego, czyli jak jest budzone, kiedy no jest wszystko na czas, a jak wygląda taka pobudka ze strony dziecka, kiedy już wie, że rodzic jest zdenerwowany. Bardzo ważne, cenne w zasadzie z mojego punktu widzenia strony, to te strony, gdzie mamy napisane wyjaśnienia profesora Wolnego, dlatego że one tutaj pokazują, jak ważna jest rutyna w życiu każdego dziecka, a no ale ogólnie każdej rodziny, jak my możemy właśnie odczuwać stres w związku z różnymi sytuacjami i stanami emocjonalnymi. Wyjaśnia dziecku, jak powinna wyglądać prawidłowa komunikacja, a myślę, że i nie jeden dorosły z tego skorzysta. Jak to wygląda, kiedy komunikacja działa, jak wygląda, kiedy jest odrobinę zaburzona, a może być też tak, że komunikacja totalnie siada i w bardzo wielu przypadkach myślę, że tak się zdarza, więc pokazanie dzieciom i dorosłym, jak to robić na konkretnych przykładach. Nie ma tutaj niczego wydumanego, bo każdy wstaje, trzeba obudzić dziecko lub ono budzi nas. I robimy śniadanie, mamy swoje obowiązki, idziemy do pracy, do szkoły i tak dalej, i tak dalej. Wracamy z niej zmęczeni i tutaj mamy kolejne rozdziały. Powrót ze szkoły. W ogóle powiem wam, jakie to będą rozdziały, bo jest
jest ich kilka i to one właśnie są na czynniki pierwsze rozłożone. Był ten poranek, powrót ze szkoły, podwieczorek, zadania domowe, granice, ustalamy co dzieciom wolno, czego nie wolno, więc rodzice, którzy nie zawsze się na wszystko zgadzają, kąpiel, ogólnie wspólne życie, jeden z moich ulubionych rozdziałów, podsiłek, kładziemy się spać, samo zasypianie i tam właśnie są później podsumowania i nagrody. Jesteśmy przy powrocie ze szkoły przedszkola. Co myśli mama i co myślą dzieci? Czasami dzieci zachowują się jak aniołki, czasami wręcz odwrotnie. I mama też może mieć różny poziom energii, dokładnie tak samo jak dziecko, więc to wszystko tutaj jest pokazane. To, co jeszcze mi się w tej książce podoba, to pokazanie, że rodzic, a tutaj w tym przypadku Jerzy, jest tylko człowiekiem, więc nie jest to wyłącznie skupienie na tym, że musimy być dla dziecka, poświęcać się, podążać za tym wszystkim, co dziecko mówi. Jeżeli dziecko chce słodycze, to po prostu musimy dać. Jeżeli chce wskoczyć na główkę do nieznanego jeziora, to też musimy pozwolić. Tutaj jest pokazanie granic, ale też tego, że no właśnie ci rodzice, oni miewają najróżniejsze dylematy. Tutaj przy jedzeniu mamy na przykład taką mamę przy tym podwieczorku, która jest super mamą i chciałaby, żeby jej dziecko było zadowolone. I wiadomo, że jak dziecko prosi o słodycze, to chcielibyśmy sprawić maluchowi przyjemność, ale jesteśmy dorośli i odpowiedzialni i my rozumiemy, że takie słodycze na każde żądanie to nie jest dobry pomysł z bardzo wielu powodów. Dzieci mają tutaj konkretne wyjaśnienie. Czyli jeżeli macie w domu maluchy, którym jak odmawiacie na przykład właśnie tych słodyczy, to one mówią, o nie kochasz mnie, to jest dramat, bo ja nigdy nic nie mogę. Przeczytajcie z nimi książkę i będzie wiadomo, co myśli mama i będzie wiadomo, że to nie jest takie nie, bo nie chcę, bo nie lubię, bo sama sobie tą czekoladę zjem. Dużo jest tutaj też właśnie o w ogóle samym zdrowym żywieniu i na końcu mamy też w nagrodach właśnie jest przepis na ciacho, takie domowe ciacho, które zdecydowanie jest alternatywą dla kupionych, farbowanych, chemicznych słodyczy i dokładnie na tej zasadzie oglądamy całą książkę i czytamy ją. Tam była mama zaangażowana, tutaj z kolei tata wraca z pracy i zobaczcie, to jest ten ból, kiedy trzeba z dzieckiem odrobić lekcję. Czasami człowiek wraca z takim poziomem energii, czasami ze średnim, a czasami no, jest tego bardzo mało. Tutaj właśnie Zosia jest w takim energetycznym rozchwianiu, no a trzeba siąść do lekcji. Czy to jest stereotypowe, że tata odrabia z Zosią matmy, a mama gotuje? Może troszeczkę, ale nie będę się tutaj bardzo czepiać, dlatego że później jest podkreślone, jak ważna jest ta właśnie wymiana ról i pomaganie sobie nawzajem, więc dobra, autorka wybrała tutaj takie przykłady, ale to nie jest takie jedyne i sztampowe, więc wybaczam jej to, a chcę Wam jeszcze pokazać granice, to o czym wcześniej mówiłam, bo tutaj z kolei czasami tak jest, zwłaszcza jak mamy rodzeństwo, czyli więcej niż jedno dziecko w domu, bywa takie momenty, że on może, bo jest starszy, a ja nie mogę i dlaczego i tak dalej. Tutaj mamy pięknie wyjaśnione, dlaczego starszak może czasami więcej, nie zawsze, a dlaczego młodsze dziecko niestety nie. I miłość to nie oznacza, że wszyscy mają porówno i tak samo, tylko każdy ma dobraną tą opiekę do swoich potrzeb i do swoich możliwości. Więc tutaj jest właśnie to rodzeństwo narysowane. Fajnie też, że w ogóle w książce mamy dziecko, wiecie, trójkę dzieci, czyli najstarsze, środkowe i najmłodsze. To się bardzo przydaje do wyjaśnienia wielu spraw. Wieczorem też jest niechęć do kąpieli. I znowu mamy mamę, która ma taki dylemat, a może ja bym jej, bo to tym razem Zosia nie chce, że ja bym jej pozwoliła się nie wykąpać. Może dzisiaj olejemy, może odpuścimy, ale mama wie, co oznacza śmierdząca, brudna Zosia w jakby najbliższej perspektywie. Jak to będzie wyglądało jutro o poranku, czy temu dziecku będzie się dobrze spać. Więc tutaj czytamy razem wszystkie argumenty za. Jeśli macie dzieci, które nie mają ochoty się kąpać, proszę bardzo,
Tutaj są konkretne rozwiązania, bez kłótni, bez szantażu, bo wszystko zmierza do tego, moim zdaniem, w tej książce, żeby pokazać dzieciom i dorosłym też, że my jako rodzina, my jesteśmy pewną wspólnotą i jesteśmy drużyną i powinno nam zależeć na tym, żeby wszystkim dobrze się żyło w rodzinie, żeby ona nie koncentrowała się wokół jednej tylko osoby, na przykład najmłodszego dziecka, żebyśmy się dobrze czuli w miejscu, w którym spędzamy swoje życie. Żeby to zrobić, no jednak trzeba się wysilić. Czasem trzeba wstawić pranie i to nie musi nam się podobać. Czasem trzeba siąść do tych lekcji. Czasem trzeba się podzielić ostatnim ciastkiem, bo więcej w domu nie ma. I jak to może wyglądać? Oczywiście, że tutaj mamy takie rozwiązania. Tak samo zresztą jak jedzenie. Przy jedzeniu znowu mamy Zosię, która no niekoniecznie ma ochotę próbować nowych rzeczy. Jest tutaj całkiem fajna taka tabelka dla dzieci, które nie lubią próbować nowych rzeczy. Być może Wam się to spodoba i do czegoś przyda. Tak jak wspomniałam, tam był przepis. Jest tutaj oczywiście też rytuał zasypiania, co już jest takie no dosyć znane, myślę, w książkach dla dzieci. Chociaż wszystkie takie, ale że ja nie chcę, ja nie mogę, a pić, a coś tam, a coś tam. Wszystko tu jest świetnie rozwiązane i wyjaśnione, co się dzieje, jak się nie wyśpisz, dziecko drogie, i co zrobić, żeby na przykład pomóc sobie, swojemu ciału zasnąć, gdy mamy z tym najróżniejsze problemy. I tak zmierzam do końca, bo na końcu te nagrody to są pomysły tak naprawdę na kolejne aktywności i podpowiedzi, co można zrobić, żeby jeszcze sobie to życie wspólne, rodzinne ułatwić. Jestem bardzo, bardzo jestem ciekawa, co myślicie o tej książce. Ja nie ukrywam, że dla mnie z pedagogicznego i takiego rodzicielskiego punktu widzenia to jest hit, dlatego że nie mamy takich książek, które pokazują dwie strony sytuacji w tak klarowny, przejrzysty sposób. A to, że to są jeże, to tylko łatwiej, dlatego że ja myślę, że to specjalnie autorka tak wybrała, że te jeże czasami bywają najeżone, co jest taką bardzo czytelną wskazówką, a czasami oczywiście są wesołe, otwarte. Dzieciom łatwiej zrozumieć właśnie takich bohaterów. Dajcie mi znać koniecznie, co myślicie o tej książce.